Cześć wszystkim, jak trzymacie, z tej strony żuraw.pl, witam po raz kolejny na moim kanale. Jak ktoś widział ostatnio taki krótki teaser tajemniczej paczki od Black Monk Games, to oto właśnie ona. Po wstępnym unboxingu, którego musiałem dokonać, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, tak jak gwiazdy, które mają być w porządku, kiedy nadejdzie wielki Cthulhu. Niestety wszystko w porządku nie było, bo oni wysłali mi koszulki. Black Monk Games nieładnie z waszej strony. Nie dosłaliście mi koszulki, mam nadzieję, że to zrobicie. Spisałem reklamację. Ale, żeby przejść do ciekawszych rzeczy i bardziej interesujących, to dokonamy wielkiego unboxingu zestawu, który był tematem zbiórki na Wspieram To dokładnie rok temu, na wydanie polskiej edycji Zewu Cthulhu, siódmej edycji, czyli pewnej gry fabularnej opartej o twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta, czyli amerykańskiego pisarza grozy, który na początku XX wieku mieszkał w Providence w Nowej Anglii i który stworzył całą mitologię Cthulhu, która jest tematyką gry, którą zaraz ujrzycie. Mechanizm maszyny losujący został uruchomiony. Wielki unboxing. Nożyk już nie będzie potrzebny, chociaż nie będzie jeszcze potrzebny. Więc co, na początek karteczka, podsumowanie zamówienia, z której jest wpisane wszystko, co powinno w tym zamówieniu być, bo niestety nie było koszulki. Koszulki prawdziwego kultysty niestety nie ma, więc wam jej nie pokażę. Na pierwszy ogień, już ta pudełka też może zabiorę. Na pierwszy ogień idzie zestaw dwóch kości dziesięciościennych, które jedna w kolorze białym, druga w kolorze czerwonym. Patriotyczne kolorki. Natomiast jeżeli chodzi o same kości, no to są zwykłe K10, które się zapiekły i nie chcą się otworzyć. Więc tutaj już jest jakieś te podłe matki Nyarlathotepa widzę w tym wszystkim. Więc otworzymy nożykiem, mówiłem, że się przyda do czegoś. Mamy dwie kostki dziesięciościenne. Tego tutaj na kamerze tego nie widać, ale one są dosyć bogato zdobione, przez co uważam, że trochę mało czytelne. Ale kostek dziesięciościennych to ja mam akurat sporo, więc na to nie narzekam. Mam tu ten znak wielkich przedwiecznych jest tu wytłoczony. Coś tam wyrzuciliśmy, 28 albo 82, zależy jak patrzeć. W każdym razie też tu nie zdaliśmy. Kolejną partią rzeczy, które są cztery talie. Talie strażnika. Są to talie z kartami, które z jednej strony zawierają obrazki, a z drugiej strony zawierają treść nawiązującą do tych obrazków. I zostały one odblokowane w jednym z progów tej zbiórki. Są to pomoce dla strażnika tajemnic, które mają tam uatrakcyjnić rozgrywkę, takie dodatkowe handouty. I tutaj mamy pierwszą z talii strażnika, są to niefortunne zdarzenia. Oczywiście karty są zapaczkowane, nic nie rozpakowywałem. Więc tutaj otwieranie tych rzeczy. Oczywiście to jest moja mocna strona. Prędzej potnę siebie niż ta pudełka. Odpakowujemy. Tak jak mówiłem, oprócz tam jakichś karteczek ze znakami zapytania, czyli prawdopodobnie można sobie własne jakieś treści umieścić na tych kartach. I kartą z krótkim opisem, kto stworzył te karty, kto tam namalował i tak dalej, i tak dalej. Mamy karty, jeszcze kartę informacyjną, jak korzystać z talii niefortunnych zdarzeń. Mamy z jednej strony karty, które mają jakieś tam interesujące grafiki. Całkiem nawet fajne. A z drugiej strony mamy treść tych kart. Na przykład scena śmierci, to już koniec. Scena śmierci to już koniec, krwawa jakaś tutaj akcja.
Twój badacz za chwilę umrze. Wybierz i odegraj jeden z poniższych wariantów odpowiednich do sytuacji. To jest ostatni akt, zanim odpłyniesz w niebie. I tutaj są opisy rzeczy, które mogą się zdarzyć. Zazwyczaj pewnie jakiś wynik jakichś pechowych rzutów, które wykonają badacze i coś im nie wyjdzie. To tutaj można zobrazować za pomocą talii niefortunnych zdarzeń. Talia niefortunnych zdarzeń. Ciekawa rzecz. Wszystkie te karty są w różnych stylach graficznych. Każda z tych talii ma swój odrębny styl graficzny. Ta wydaje mi się całkiem spoko. Tutaj mamy kartę intrygujących postaci i wizerunek Howarda Phillipsa Lovecrafta. Bodajże na... Chociaż... Chyba tak, ale na 100% nie jestem pewien. Kolejne zapakowane. No tutaj są bohaterowie niezależni. Ewentualnie foty, które możemy także nadać swoim graczom, jak ktoś chce sobie zwizualizować wygląd swojego badacza tajemnic, to może to zrobić. Oczywiście znowu karty dodatkowe, jak używać. No i tu mamy karty z wizerunkami XIX-dwudziestowiecznych postaci. Różne są to osoby. Można sobie, nie wiem, zwizualizować w ten sposób. Są to po prostu zdjęcia, stare fotografie w większości, które można popodziwiać, którymi można pokazać jakichś bohaterów niezależnych, ewentualnie portrety naszych graczy, a z tyłu są po prostu statystyki danego NPC-a. Tutaj mamy na przykład jakiegoś Wilberforce'a, Pensenbiego, Hola, bogatego zdobywcę, tam odkrywcę. I to jego statystyki, jego charakterystyki i jakieś tam rzeczy, które go opisują, które możemy wykorzystać w trakcie rozgrywki do tego, żeby tą rozgrywkę ubogacić. Całkiem fajna sprawa. Dla mistrzów gry, którym brakuje pomysłów na ciekawych bohaterów niezależnych. Tutaj jest gotowa talia 40 kilku bohaterów niezależnych, których można wykorzystywać do tego, żeby coś tutaj pokazać. Talia strażnika, uzbrojenie i artefakty. No tak jak sama nazwa mówi, talia z kartami, które przedstawiają broń i różne artefakty, która była używana zarówno na początku XX wieku, jak i w czasach obecnych. Z tego co widziałem w innych unboxingach, tutaj artefakty dzielą się, nie wiem czy to będzie widać dobrze, jakieś karcioszki z boku. Artefakty dzielą się na, czyli bronie się dzielą na broń z czasów początku XX wieku, czy tam do końca XIX wieku, jak i na czasy współczesne. Jakieś takie obrazki, już całkiem inny styl graficzny, bardziej taki pomalowany, jakieś pistolety, rewolwery. O, takie rzeczy tutaj można sobie popodziwiać. No i z tyłu są statystyki. Z tyłu są statystyki takiej karty. Na przykład jest strzelba kaliber 12, lata 20 i obecnie, czyli można jej używać w zewie Cthulhu, który gramy w latach 20 XX wieku, jak i w jakichś bardziej współczesnych settingach Cthulhu. Też przydatna pomoc dla mistrza gry, który... Bo oczywiście z tyłu są statystyki broni, więc wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego, ile te bronie zadają obrażeń itd., itd. są tu zawarte, nie trzeba szukać po podręczniku, tylko można rozdać na przykład graczom karty z odpowiednim uzbrojeniem i w razie czego to można po prostu z karty odczytać, jaka ta broń ma właściwości, jakie obrażenia zadaje, co znacznie ułatwia rozgrywkę. I ostatnia talia strażnika, szaleńcze fobie. Zapewne są tu różne choroby psychiczne i inne dolegliwości psychiczne, które można, które badacze tajemnic mogą otrzymać w ramach
zgłębiania się coraz bardziej w bluźnierczą mitologię Cthulhu i w obcowanie z istotami, która w tej mitologii jest opisana. To po prostu w trakcie rozgrywki w Zew Cthulhu prędzej czy później badacze tajemnic albo kończą martwi, albo kończą jako pacjenci szpitala psychiatrycznego, na przykład w Arkham. I tutaj mamy jakieś obrazki oczywiście szaleńczych fobii. Tutaj styl graficzny jest całkiem interesujący, taki dosyć creepy bym powiedział, ale już całkiem inny niż wcześniejsze. Więc jest fajne. Mamy na przykład amnezja, ataki szaleństwa, czas rzeczywisty. Mamy tutaj opisy rzeczy, które dane że karty robią. Napad szału, na przykład paranoja, utrata przytomności i tak dalej, paniczna ucieczka, czyli po prostu rzeczy, które mogą się graczom przytrafić, jeżeli za bardzo zagłębią się w tematykę mitów Cthulhu i tego, na co się mogą natknąć, czy też kiedy ich poczytalność spadnie poniżej poziomu akceptowalnego. Więc taka talia 40 paru kart. Kolejnych. Przesunę to do przodu, żeby zrobić miejsce na inne rzeczy, kostki, karty. Kolejną rzeczą, którą tu mamy, jest starter. Starter, który był do nabycia jeszcze przed zbiórką właściwą na Zew Cthulhu. Jest to garść podstawowych zasad służących kreowaniu postaci i prowadzeniu rozgrywki w Zewie Cthulhu w 7 edycji. Mamy tutaj skrócone zasady tworzenia postaci, skrócone zasady prowadzenia rozgrywki oraz jakąś tam pierwszą wstępną mini przygodę, którą można rozegrać z początkującymi graczami i z początkującym mistrzem gry w sam raz, żeby się rozkręcić w prowadzeniu gier w settingu Zewu Cthulhu. Bardzo fajne, wydane na kredowym papierze, nieduży format zeszytowy. Naprawdę fajne. No, do nabycia było za 10 zł także na Allegro i ogólnie w sklepie Black Monka, więc to już było dostępne wcześniej. Drugą pozycją jest starter masek Nyarlathotepa. Jest to wstęp do jednej z największych kampanii, najbardziej popularnych kampanii do Zewu Cthulhu, na której zbiórka miała być uruchomiona w tym roku, ale ponieważ no, całość wydania 7 edycji Zewu Cthulhu w Polsce się mocno przesunęła w czasie, to zbiórka będzie na wydanie polskiej edycji Masek Nyarlathotepa w pełnej wersji, będzie dopiero w przyszłym roku, czyli w 2020. A tutaj mamy wstępny starter, oczywiście też jakaś tam przygoda, czy kilka przygód wstępnych do tej całej kampanii. Tutaj jest jakieś tam zasady też wstępne. Tu mamy naszego Howarda Phillipsa Lovecrafta na rysunku, czyli twórcę mitologii Cthulhu i wielu powieści, które zahaczały o tą mitologię. Kolejną rzeczą, która była w zestawie, jest teczka strażnika, wyglądająca jak teczka jakiejś archiwum Mix czy czegoś podobnego. I w środku są różne handouty, które można... Zaraz jeszcze pokażę. Może tył. Tak wygląda teczka strażnika, aktówka z jakiegoś archiwum Mix. Bardzo fajna sprawa, a w środku jest dużo różnych handoutów. Przede wszystkim mamy nalepeczki z logiem Uniwersytetu Miskatonic. Jest to fikcyjny uniwersytet rozpropagowany właśnie w powieściach Howarda Phillipsa Lovecrafta, z którego często, albo który często jest miejscem rozgrywania się akcji, albo którego często jest wspominany w tej czy innej sposób w opowiadaniach Mistrza Grozy. Tu mamy pocztówki z różnymi ciekawymi rzeczami. Przed jakiś Cthulhu nad akweduktem. Macki oplatające jakąś wieżę. Fajne rzeczy. Fajne rzeczy. Tutaj też jakieś tam istoty z głębin. Tu jest to pocztówka z okładką Cieni Tatr, czyli polskiego dodatku ze scenariuszami. Coś można tu położyć. Kolejną rzeczą jest zbiór różnych ciekawych handoutów w postaci jakichś tam na przykład legitymacji. Tu mamy
licencja operatora, czyli prawo jazdy po prostu, stanu Massachusetts w USA z lat 20. XX wieku, najprawdopodobniej na pierwszej stronie. Tutaj mamy jakieś tam licencje pilota, na przykład kartę biblioteczną do bibliotek miejskich, którą można też Uniwersytetu Miskatonic, też fajna rzecz, którą można sobie po prostu albo powycinać i używać, albo zrobić ksero i po prostu używać tego, ja bym, szkoda byłoby tego w ogóle ruszać. Pozwolenie na noszenie broni, też bardzo fajna sprawa. Rejestr kluczowych akt i statystyk, czyli jakieś akta osobowe. Co my tu mamy? Departament Policji miasta Arkham. Kartoteki policyjne są w tym zestawieniu. Departament Policji, dalej jakieś kartoteki policyjne. Nawet jest potwierdzenie nadania przesyłki poleconej pocztowej. Więc można się bawić naprawdę z dużą ilością handoutów. Protokół z sekcji zwłok. Jakby się gdzieś akcja działa i wymagała jakiejś konsultacji z patologiem, na przykład sądowym, to można skorzystać z takich rzeczy albo zajrzeć do notatek. Jakieś tam coś z logiem Uniwersytetu Miskatonic, czyli pewnie jakieś pisma na przykład uniwersyteckie można otrzymać gdzieś od kogoś. Jakieś plany. Plany różnych pomieszczeń, różnych budynków. Plany na przykład szpitala psychiatrycznego w Arkham, czyli miejsca, do którego nasi gracze mogą trafić, jeżeli przesadzą z obcowaniem z mitami Cthulhu, albo mogą kogoś ratować. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś recepty od psychologów na różne psychotropy. Biuro burmistrza Arkham Massachusetts, czyli znowu jakieś pismo od burmistrza można dostać na takim papierze z logiem. Bardzo fajne. O! I tu mamy też coś, nawiązanie do PRL-u. Polska Rzeczpospolita Ludowa, odpis zupełny aktu zgonu. Jakby ktoś chciał wypisać swojej babci na przykład, to może się pobawić. Coś takiego. Na pewno by się zdziwiła. Karta informacyjna leczenia szpitalnego, to są wszystko wzory dokumentu z czasów PRL-u, ponieważ jest setting ze Cthulhu, który dzieje się w PRL-owskiej Polsce, więc można grać w tamtych czasach. Mamy tutaj wzór telegramu, czyli metoda komunikacji powszechna na początku XX wieku, teraz już właściwie praktycznie chyba nigdzie nie używana. Ale można, kiedyś się telegramy wysyłało. Departament Policji miasta Arkham. Znowu jakieś mamy tutaj szczegóły, opis, notatki policyjne można sobie tutaj wypełniać. Wszelkiego rodzaju. Co my tu jeszcze mamy? Książeczka wojskowa PRL-owska. Można sobie zrobić podróbę książeczki wojskowej. Fajna sprawa. Nawet z tyłu jest okładka, więc jak najbardziej da się. Proletariusze wszystkich krajów, łącznie się Polska Zjednoczona Partia, nawet legitymację PZPR można sobie stąd zrobić i można na przykład grać funkcjonariuszami PZPR-u i mierzyć się z Polską. Nawet są kartki na żywność, więc naprawdę jest bogato tutaj w tym, skoro szycie z tymi dodatkami. Są kartki na żywność i nawet legitymacja studencka chyba czasów też PRL-u albo Miskatonic University. Nie, na polskich kolejach państwowych. A, no to taka PRL-owska legitymacja studencka, która upoważniała do przyjeżdżania PKP. Fajna sprawa. Karty badacza. Mamy 5 kart badacza w środku, w tej teczce. Karty badacza są do lat 20, to jest do... Te karty akurat z panem Lovecraftem na okładce są kartami do Cthulhu 1890, czyli do końca XIX wieku, czasy wiktoriańskie jeszcze, taka karta. Tutaj po prostu karty postaci, które można sobie skopiować. Ładny design, można sobie ich używać, chociaż taka ciemna ta karta może być miejscami nieczytelna, szczególnie przy gorszym świetle, no ale wygląda fajnie. 5 takich kart mamy w tym zestawie.
To oczywiście nie był najbogatszy zestaw, bo ja zapłaciłem za zestaw fioletowy, czyli ten drugi próg, ale dokupiłem sobie kilka innych rzeczy, których w tym zestawie nie było, żeby mieć to, co w tym droższym praktycznie, poza jakimiś tam drobnostkami, które już tam mało. No i takich 5 kart mam. Do Cthulhu 1890, tu mamy kolejne... Kolejne to już są chyba karty postaci do... To jest już chyba karta postaci do Cthulhu 1920, znaczy do tego bazowego zewu Cthulhu. To też całkiem fajna. Wydaje się być całkiem przyjemna karta postaci, na pewno bardziej czytelna, bo jaśniejszy ten design. Według mnie dużo lepiej to wygląda, dlatego że przynajmniej nie musiałbym ostrego światła używać, żeby coś odczytać na takiej karcie, więc wydaje mi się, że fajniejsze. No i 5 takich kart też, które można sobie kserować, kopiować, żeby nie niszczyć tych, które tutaj trafiły w tym zestawie. 5 sztuk. No i mamy pewną wisienkę na torcie, ponieważ to są karty do Cthulhu dziejącego się w PRL-owskiej Polsce. Wyglądają jak akty Wydziału Śledczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tajne, Wydział X komunistyczny, czyli wydział do śledzenia, taki w settingu oczywiście zewu Cthulhu, do śledzenia paranormalnych zjawisk, które się działy w naszej właśnie kochanej komunistycznej Polsce. Jakby ktoś chciał kiedyś grać, prowadzić w tym właśnie settingu, no to gotowe karty postaci są jak najbardziej. Wyglądają chyba najfajniej z tych wszystkich kart, jak akta prawdziwe, jeszcze z domieszką bluźnierczego Cthulhu. I mamy fajne rzeczy. Też 5 sztuk tych kart badacza do tego komunistycznego Cthulhu, więc to jest bardzo spoko. No i to tyle, jeżeli chodzi o zawartość teczki strażnika. Sporo z fajnego stafu. Odkładamy na bok. Kolejną rzeczą jest zbiór scenariuszy. Usłysz zew Cthulhu. Jest to zbiór 5 długich przygód, które w początkowej wersji, w trakcie zbierania pieniędzy, w ogóle nie miały być nawet wydane w wersji drukowanej, tylko po prostu miały być zbiorem scenariuszy w PDF-ach. Ale ponieważ zbiórka szła tak prężnie i darczyńcy sypali tak szczodrze groszem, to w jednym z progów, oczywiście wszystkie progi zostały odblokowane, na które zbierali pieniądze, ale jednym z progów było wydanie tych scenariuszy w formie podręcznika. Ja uważam, że ogólnie dodatki ze scenariuszami to są najfajniejsze zawsze dodatki dla gier fabularnych, szczególnie dla mnie jako dla mistrza gry, bo się nie muszę wysilać i wymyślać własnych przygód, mogę korzystać z gotowych. I tutaj mamy właśnie taki twarda oprawa, oczywiście bardzo, bardzo fajna grafika na okładce. Podręcznik naprawdę spoko. Kredowy papier, pełen kolor. Mamy tutaj, naprawdę fajnie to wygląda. Są tu takie opisane. Tak też wygląda design wszystkich podręczników i podręcznika głównego. Wszystko wygląda tak samo, pełen kolor, kredowy papier. Jest to bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj 5 scenariuszy. Sprawa małego Kona, dawno temu w Dusznikach, Babie Lato, na dnie smętnego jeziora i dom, którego nie ma. To są 5 scenariuszy, które zostały ufundowane przez zbiórkowiczów. No, wspieram to. Tu mamy coś takiego. Kolejnym podręcznikiem jest Horror nad Wartą. Jest to też dodatek, którego nie było w tym progu, który ja opłaciłem, ale go opłaciłem, że tak powiem, osobno. Więc go mam. W progu fioletowym, który był za bodajże 280 zł. Nie było tego dodatku w wersji papierowej, był tylko w wersji PDF. No ale ja sobie płaciłem nieco więcej pieniążków wtedy na ten datek i
i mam to w wersji też drukowanej, oczywiście też pełen kolor, twarda oprawa. Mamy tutaj kolejnych 5 scenariuszy, Dorośli we mgle, Michała Bańki, czyli znanego wszystkim raczej Baniaka, Skaniało Baniaka, W cieniu świateł, Adama Wieczorka, czyli jednego z redaktorów Zero Cthulhu, Koszmar Poznania, Sandego Petersena, czyli jeden z twórców, oryginalnych twórców Cthulhu, z Chaosium INC z Ameryki, tutaj też napisał scenariusz. Miłość Miłosza Brzezińskiego, który onegdaj w Magii i Mieczu w latach 90. i po początku 2000. pisał artykuły powiązane właśnie z grą ze Cthulhu. I Trzeba karmić ogień. Kolejny, ostatni już scenariusz. Oczywiście, mówię, design wszystkich tych podręczników jest mniej więcej podobny, ale bardzo fajne. Widać, są też jakieś handouty, które można sobie skopiować i wysłać graczom, na przykład są jakieś mapki do niektórych przygód, więc wszystko jest jak najbardziej spoko. Mięso dla mistrza gry. Myślę, że materiałów do grania bardzo, bardzo dużo, na wiele, wiele sesji, więc jak będę chciał prowadzić i znajdę graczy, na pewno nie zbraknie mi rzeczy, które będę mógł dzięki tym podręcznikom poprowadzić. Więc bardzo fajne, horror nad Wartą. Oczywiście Usłysz ze Cthulhu nie mam pojęcia. Nie doczytałem, czy Usłysz ze Cthulhu będzie możliwe do kupienia nas w sklepie Black Monka. Po tym, jak już te wszystkie zestawy wejdą do sprzedaży. Natomiast Horror nad Wartą, jak i kolejna książka, którą zaraz pokażę, będą do kupienia normalnie na stronie Black Monka, dodatek do Cthulhu, więc ten, kto nie dokładał się do tej zbiórki, na pewno pod tym względem nic nie stracił, tylko tyle, że chyba będą droższe, bo w trakcie zbiórki były warte 79 zł, a teraz będą chyba sprzedawane za nieco większą cenę, więc trzeba będzie więcej za nie zapłacić. Tutaj mamy drugi dodatek, który też został ufundowany w trakcie zbiórki, Cienie Tatr, kolejny zbiór scenariuszy. Więc to jest kolejna fajna sprawa. Grafika z tej okładki była też grafiką na jednej z pocztówek, tylko tam w czerni i bieli, też w odcieniach szarości. No kolejny zbiór scenariuszy, to jest znowu 5, Czarny jak węgiel, Mark Morrison, John Coleman, czyli kolejni panowie z Chaosium, Dziedzictwo Tatr, Pozdrowienia z Polski, Pełzająca kontrrewolucja oraz Pociąg do szaleństwa. Więc partia kolejnych scenariuszy, które wyglądają całkiem fajnie, oczywiście standardowo. Sporo różnych ciekawych atrakcji w środku, oprócz treści przygód oczywiście, czyli atrakcji dla mistrza gry najbardziej. Są tu jakieś fotografie NPC-ów, są mapki, jakieś tam inne handouty, więc sporo różnych rzeczy, które są bardzo fajne. Też do kupienia. Ta książka też nie była w tym zestawie, który opłacałem pierwotnie, ale po prostu dopłaciłem trochę więcej, żeby po prostu mieć te książki, bo ja jako mistrz gry lubię mieć po prostu dużo scenariuszy. Po prostu to jest taka moja obsesja. Cienie tak. Mamy kolejną rzecz. To już było w zbiórce i chyba tego nie będzie można kupić, albo będzie można kupić, nie jestem pewny, ale jest opcja, że być może to nie będzie dostępne do kupienia. Zasobnik strażnika. To już jest też zbiór różnych pomocy dla mistrza gry, w tym scenariuszy także, więc jak widzicie, scenariusze zaopatrzyłem się bardzo, bardzo mocno. Mi cichy towarzysz zaraz zabierze to wszystko. Mamy zasobnik strażnika, on był zapakowany w folię i tutaj ma takie okładki, które są zdejmowalne. To jest akurat mało istotne. Istotną sprawą jest, że w tym zasobniku strażnika mamy coś takiego jak Black Quarter, Creek i Niewyrównane Rachunki, czyli dwa kolejne scenariusze, które zostały ufundowane. Tutaj już mamy miękkie okładki, ale dalej jest pełen kolor, kredowy papier, znowu pełno mapek, rysunków, obrazków, więc naprawdę klimatycznie to wszystko jest zrobione. No, mamy mapkę miasta Arkham na przykład w stanie Massachusetts. Oczywiście miasto Arkham nie istnieje, to jest wszystko wymysł chorego umysłu Lovecrafta. Wszystko to jest fikcyjne, ale bardzo fajnie tutaj jest to wszystko zbudowane. Fajne obrazki, fajne grafiki.
i kolejne dwa scenariusze do kolekcji, więc naprawdę jest co czytać. Zew Cthulhu, zasobnik strażnika, czyli skrócona spis najważniejszych zasad do tworzenia postaci. Przede wszystkim są tu różne rzeczy zgrupowane w tabelki i po prostu ma to przyspieszyć proces tworzenia postaci na szybko. Jak już się ogarnie zasady z podręcznika głównego, to można się tym posługiwać, żeby po prostu sobie szybko tworzyć postaci, znaczy też postaci niezależne, które nam są do czegoś potrzebne. Są wszelkie tabelki do tego właśnie potrzebne, więc fajna sprawa. Tu mamy mapy. Map wszystkich nie mam, ponieważ w progu moim tym zbiórkowym nie było map polskich miast. Tutaj mamy mapę wspólnoty Massachusetts, czyli tej fikcyjnej części Ameryki, przypominającej chyba stan Nowa Anglia w Ameryce, którą opisywał w swoich opowiadaniach i powieściach Howard Philip Lovecraft. Mamy Arkham, mamy Ipswich, mamy Innsmouth, znane na przykład z opowiadania Widmo nad Innsmouth. Mamy tutaj ciekawe różne miejscowości, więc można sobie to wszystko poobejrzeć i rozplanować na przykład trasę wędrówki badaczy, którzy mogliby gdzieś tam wędrować i załatwić jakieś fajne rzeczy. Co my tu mamy? Kolejna mapa. Jest to z tego dodatku powiększona mapa Arkham. No też bardzo klimatyczna, fajna mapka. Jak widzimy, miasto jest całkiem spore. Są to fajne rzeczy. Tak dla mnie mapki na plus. Nie mam polskich miast, bo... a tu mamy... Ziemia, Mroczny Łuk Wielkich Przedmiecznych, czyli ogólny wizja, Lovecraftowska wizja naszej planety z rozmieszczeniem różnych ciekawych atrakcji związanych z mitami Cthulhu na całym globie naszym, na wszystkich kontynentach. Gdzieś tu jest mapka, tak, są miasta, zagadkowe miejsca i obszary mitów, czyli to są pozaznaczane miejsca na naszej planecie, w których się dzieją jakieś bluźniercze rzeczy związane z mitami. Można sobie pokorzystać, można sobie dzięki temu coś obmyślić, może na przykład jakąś przygodę albo kampanię do Zewu, które miały wykorzystywać właśnie opisane tutaj miejsca. Mamy tutaj karty badaczy. To są standardowe karty badaczy z podręcznika, tylko po prostu luzem. Więc tak wygląda. Zresztą tak wygląda bazowo okładka podręcznika głównego. Ja mam akurat podręcznik w wersji limitowanej, więc mam inną układkę, ale tak wygląda faktyczna układka standardowa, którą będzie można nabyć w sklepie podręcznika głównego. To są karty badaczy, no to w środku wiadomo, tabelki, cechy, wszystko to samo, chyba 5 też kart dostałem. A propos map, w zbiórce wyższych progów były jeszcze mapy Poznania, mapy Krakowa i mapy Warszawy z lat 20. XX wieku. Niestety tych map nie mam, bo to był wyższy próg zbiórkowy, już nie miałem na niego pieniędzy. Więc niestety nie wszystkie gadżety mam, które były fajne w tej zbiórce, ale to co mam w zupełności mi wystarczy. A tu mamy ekran mistrza gry, czyli jest zbiór największych, najważniejszych tabelek potrzebnych w trakcie prowadzenia. A z tej strony klimatyczną wydaje się być grafikę, która nie przeszkadza, w sensie nie angażuje specjalnie umysłów graczy, którzy by się w to wpatrywali. Dzięki czemu będą słuchali tego, co mistrz gry ma do powiedzenia, oczywiście nie będzie przynudzał. No i na koniec creme de la creme całej tej zbiórki, czyli podręcznik główny do Zewu Cthulhu 7 edycji. To jest to, na co polscy gracze i mistrzowie gry wydali w sumie ponad 1 600 000 złotych. Tyle udało się zebrać wydawnictwu Black Monk na wydanie polskiej linii wydawniczej Zewu Cthulhu. Jak widać, zapotrzebowanie graczy było, zapotrzebowanie było miłośników RPG w Polsce, było na ten podręcznik. Ten podręcznik jest z taką okładką, ponieważ to jest okładka edycji limitowanej w wyższych progach zbiórki. Była jeszcze jedna wersja podręcznika z taką samą okładką, tylko że skórzaną, która była w obwolucie papierowej, a pod obwolutą papierową była wytłoczone, ten cały rysunek był tutaj wytłoczony i on nie był z białymi liniami, tylko po prostu był ten wzorki, te
znaki starszych bogów były po prostu na tej skórzanej okładce wytłoczone i to była obwoluta właśnie z tą grafiką. Tamte podręczniki były numerowane, więc one były całkiem jeszcze limitowane. Ja mam taką, to jest opcjonalna okładka, która chyba nie będzie do kupienia również, bo ona była chyba tylko dzięki zbiórce, bo okładka prawdziwa, znaczy standardowa jest taka, jak na karcie badacza. No i w środku oczywiście wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia i grania w Zew Cthulhu, czyli za całe zasady, opis świata, opis wielkich przedwiecznych i wszystkiego, co jest potrzebne, żeby grać w tą grę, która jest horrorem, akcją i przygodą w jednym. No po prostu mnóstwo zasad, grube, tomiszcze, ciężkie, źle się to trzyma w ręku jednym, kilkaset stron zapełnionych bluźnierczą wiedzą. Zaraz tutaj jakieś macki mi z tego podręcznika, jak z tomu Necronomiconu szalonego Araba Abdulla al-Zahreda wyskoczą i mnie zjedzą. Mamy tu jakieś grafiki piękne, więc to jest wszystko niestety, co w tym zestawie. To był ten najtańszy zestaw, znaczy nie najtańszy, drugi. Najtańszy był jeszcze, miał mniej rzeczy. To jest ten drugi zestaw z kolei, oznaczony fioletową gwiazdką. Chyba wrzucę grafikę z tej zbiórki, jak wyglądały w ogóle zestawy, które można było tam opłacić i dostać. Wzbogacony o te podręczniki, których w tym zestawie nie było. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję. Jeżeli chcielibyście zobaczyć bliżej jakieś konkretne rzeczy z tego zestawu, dajcie znać w komentarzach. To się dogra może jakieś unboxingi, czy też vlogi z przybliżeniem. Niektóre rzeczy na przykład bliżej, bo chcecie obejrzeć kartę albo cokolwiek innego. Zawsze taki filmik mogę nagrać, a w tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.